Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciów, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals Kariera Alianta. Słuchajcie, już niedługo, bo tak naprawdę za jakieś 17,5 tysiąca expa będziemy mieć kolejny level. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba, będziemy mogli się tutaj pobawić troszeczkę. Generalnie na 9 levelu, tak jak pamiętacie zresztą, blokowuje nam się zwiadowca, ale szczerze powiedziawszy nie wiem, czy będę chciał go brać. Najchętniej to chyba bym został tym piechurem do samego końcuszka, aż tutaj do 22 levela. Co prawda nie mam szans raczej tego zdobyć, ponieważ tak jak zresztą pisaliście, tam już ten exp bierze się w milionach, już nie w tysiącach, ale w milionach, więc jakby nie było, jest po prostu totalna jedna wielka masakra. No ale dobra, nie będę tutaj dłużej przedłużał, whatever, ruszamy z grą, ruszamy tak naprawdę ostro, bo no, trzeba trochę poexpić. Generalnie mógłbym sobie nowe pojazdy już tutaj pokupować, ale chciałbym do tego... Aha, muszę sobie automatyczną naprawę wszędzie dać, bo to na pewno mi się przyda. Natomiast ja chciałem sobie skrzynkę z amunicją tutaj zmienić. No może coś innego... Aha, jeszcze nie mogę. Dopiero do czołgów to tutaj 9 level muszę mieć. No to tak naprawdę bardzo dużo. No ale nic, słuchajcie, tak jak mówię, nie będę przedłużał, ruszamy z bitwą. Także słuchajcie, jesteśmy w bitwie, no i będziemy ruszać, będziemy atakować tutaj o dwa, więc tak naprawdę tutaj bitwa powoli zaczyna się kończyć z tego, co ja tutaj widzę. No ale myślę, że ona jeszcze troszeczkę jednak potrwa. Mimo wszystko to... No ziomek, come on. Myślę, że ona jeszcze troszeczkę potrwa, mimo wszystko, bo tak naprawdę jakby już się skończyła, to by było coś niesamowicie szybkiego, jeżeli chodzi o wojnę. Naprawdę niesamowicie szybkiego. Ale myślę, że jest szansa tutaj też zakończyć, bo tak naprawdę musimy to zneutralizować i przejąć, a nie tylko zneutralizować. Wiecie, tylko zneutralizować to tutaj nie jest większy problem, ale tu chodzi o zneutralizowanie i przejęcie. Oni mają tutaj chyba samych samolotniarzy, lotników, po prostu lotników mają samych, dobra, nazwijmy to po imieniu, po prostu mają samych lotników, więc jest jak jest. Pepesze sobie wezmę. Ała, dzięki ziomek. Dobra, całą pepeszę wystrzelałem i będzie, słuchajcie, koniec chyba. Chyba, że to my mamy tutaj... Nie, to my mamy bronić, okej, okay, to my mamy bronić, już myślałem, że my mamy atakować i tutaj się tak szybko będzie to kończyć. Ale my mamy jednak, słuchajcie, bronić. Dzięki, ziomek! Totalnie dzięki! Mdupkins. Ale mnie teraz zrobił w ciulasa, no. Dobra, nie olejmy to, zrespmy się na X1. Ćwierćtonową może, będzie lepiej myślę. Zmienię sobie uzbrojenie pomocnicze oczywiście na drużynę, bo no jakby nie było, to drużyna tutaj gra, nie tylko mój team, że tak powiem. Wow, fuck. Gdzie ten czołg jest, że tak mi przeleciało przez ten... Ja tego Su-85 tam nie widziałem, słuchajcie, gdzie on jest? On musi być tutaj na moście, na A2. Wniosek z tego. Ale tam nasi też przejmują, co jest ciekawe. Tam od tyłu nasi też przyjmują, A1 mają, A2 teraz biorą. Naprawdę ciekawa opcja. No i straciliśmy, no i chyba... Chyba jednak po tym A2 będzie. Chociaż jest szansa, że jak przyjęliśmy tam A1, to że po prostu nie musimy od, tak naprawdę od końca lecieć, czyli od A3. Jest taka szansa, więc tam niektórzy mogą się respić, tak, dokładnie. Także niektórzy się będą respić tam na linii A, więc tak naprawdę do obrony im zostaje tylko linia B, która no nie jest jakoś niesamowicie ciężka do, że tak powiem, zneutralizowania. Bo gorzej faktycznie z tą linią A, bo tam, żeby przejąć tą linię A, no to trzeba jednak, słuchajcie, jednak troszeczkę się wysilić i pokazać jajca, pokazać takie ostre jajca, ze względu na to, że tam jest most, który trzeba przejść. Także to będzie tutaj, myślę, taka łatwiejsza opcja z tym przejęciem B, aniżeli tutaj zrobienie czegokolwiek. No ale na razie zostaje nam, jakby nie było, przejęcie O2, które jest w tym momencie, no niestety, w rękach nieprzyjaciela. Ale myślę, że to kwestia czasu. Zobaczmy, zajedziemy sobie tam. No niestety oni już to przejęli, więc no tak czy siak, czy bym chciał, czy bym nie chciał. Wsiadasz? To wsiadaj. Będziesz strzelał, misiu. Dobra, zginął. No, mój kolega niestety też zginął, no ale no trudno. Życie jest jakie jest, dostałem w plecy. Aj! Cholera jasna, za dużo ich tam, za dużo ruskich. Zdecydowanie, słuchajcie, za dużo ruskich. Może z tym tobosem, jakbym się zrespił, to by było dobrze.
Na razie mam 1-1-3, więc no słabo totalnie. Ale oni mają dwóch lotników, więc to też trzeba jakby to przyjąć, wziąć pod uwagę. My nie mamy chyba nawet żadnego w tym momencie. To ciekawe. Naprawdę w tym momencie chyba nie mamy żadnego. Aha. Tolo, boss, press, for. Naciśnij 4, proszę cię. Nie naciśnij 4, no... No debil, trudno, no. Jak nie naciśnie, no to nie naciśnie. Jeszcze nie zdziwię się, jak wpadnie gdzieś w jakieś, że tak powiem, małe tarapaty i wbije się w jakiś, jakąś skałę, no bo to też by było super. My jedziemy gdzieś tutaj, no jest szansa, ale no niestety nasi biorą A3, znaczy nie nasi biorą A3, czy A2 w tym momencie. Więc może to się naprawdę źle dla nas skończyć. Jakbyś gościu pojechał tam w szopie na O2, to raczej się nie opłaca, bo niestety w szopie na O2 to się Ruscy będą respić. Ale może w tej szopie za O2, jakby on się zatrzymał, no to tam jest szansa, żeby się respić, że tak powiem, bez większego problemu. No oni nam niestety wzięli A2 w tym momencie. Jak widzicie, leją nas jak chcą, tak po prostu. Co ty, ziomek, robisz? On będzie jeździł chyba w kółko. No ja to tak nie bardzo chciałbym się tutaj wychylać. No właśnie dlatego, słuchajcie, nie bardzo chciałbym się wychylać, bo wiem, że tutaj bardzo łatwo zginąć, a nie tylko łatwo. Tylko mi nie mów, że ty z tym wjedziesz tam. Ja to się generalnie bym wcale nie zdziwił, ale niestety zaraz go tutaj czołg gdzieś dojedzie. Gościu, jak ty byś nie jeździł w kółko, tylko byś się gdzieś schował, to naprawdę mielibyśmy przewagę. A tak to nawet jak się ktoś na nim zrespi, kurde, i wyskoczy, no to jest totalna lipa. Bo w pewnym sensie jesteśmy od razu skazani tutaj na śmierć. Niestety. Dobra, zginął. O, fuck. Aj, myślałem, że mam pistolet. Przed chwilą grałem, słuchajcie, w CS-a. Przed chwilą grałem w CS-a i z takiego, powiedzmy, krótkofalowego przyzwyczajenia nacisnąłem 2, bo myślałem, że mam pistolet. No i tym słowem, tą opcją dałem po prostu dupy. Totalnie dałem dupy. No ale trudno, no trudno. Wyciągnąłem minę, zacząłem ją podkładać. Jest jak jest, a tymczasem trzeba odrobić tutaj straty, trzeba przejąć to X1. No i oni niestety nam biorą A1, więc to jest też tutaj duży minus. Więc jest szansa, że to przegramy jeszcze i to tak dość powiedziałbym, że z kretesem. Niestety. No ale jest jak jest. Tu gdzieś czołg na mnie poluje, więc muszę się stąd ewakuować na drugą stronę. Ewidentnie. Bo jeżeli ten czołg mnie dorwie, to jest już po mnie, po prostu. Super. O! Prawie, słuchajcie, prawie mi się udało zginąć. Naprawdę, prawie mi się udało zginąć. Nie chciałbym się tu zablokować. Że jakbyście mogli, to ja bym tak bardzo chętnie się tu przejechał. Nie bardzo też chętnie tutaj tak na tym otwartym polu, no bo jakby nie było, tutaj mogą być czołgi przeciwnika, ale spróbowałbym sobie przejechać tędy, jakoś tak tu bokami oczywiście kluczyć między drzewami, ale szczerze powiedziawszy wątpię, żeby to mi da na tyle dużo opcji, żeby móc właśnie. Mobilne rozmieszczenie mi tutaj zrobiło, ale problem jest w tym, że strzela do mnie czołg już w plecy chyba. A jak nie czołg, to na pewno dużo ruskich. Ja tu się powolutku respię oczywiście. Znaczy, oni się powolutku tutaj na mnie respią. Oczywiście też strzelają mi w plecy, no ale to jest inna sprawa. Całkowicie inna sprawa to jest.
To bym sobie stanął, jakby się na mnie respili, byłoby dobrze. Chciałbym sobie wjechać, oni nam znowu X1 biorą. Znowu. Ja dostałem właśnie miną koło głowy, że tak powiem brzydko. Trzeba stąd wysiąść. No właśnie, i to jest ten minus, że mi właśnie zniszczyli tą ciężarówkę. Ej. Problem jest w tym wszystkim taki, że tu nie bardzo jest jak strzelać do tych ruskich. Wsiądź tam do tej ciężarówki. Byłbym naprawdę za. Jakby on próbował wsiąść do tej ciężarówki teraz. Tam był chyba jeden, tak mi się wydawało, że ktoś tam przebiegał. Dobra, ja bym sobie na spokojnie tutaj wszedł. Ze względu na to, że jak będę w tym miejscu, to mogę sobie chociażby gdzieś tam postrzelać. Tutaj na blisko jest szansa, że ktoś będzie wychodził, ale no szczerze powiedziawszy, w tym momencie to tej szansy za dużej nie widzę. Ej, wybieram jakieś słabe tutaj trasy teraz. Niestety, dobra, wejdźmy sobie jeszcze raz tutaj. Może tym razem coś lepszego mi się uda upolować, bo oni, jeżeli nasi zaczną atakować o dwa, to oni będą musieli tam z dalsza, czy z tamtego budynku dalej atakować nas. Oj, no i zdupiłem teraz, bo jak go nie zabiłem... Problem jest taki, że on może tędy wchodzić zaraz. A jak nie tędy, to którymś innym wyjściem. Protect the Sherman. Dobrze, nie Protect the German. No i jest słabo, słuchajcie, jest totalnie słabo. Dobra, tu mi nic nie zabrało, to chociaż tyle. Fajnie by było się gdzieś schować i strzelać z ukrycia. Tylko problem tego wszystkiego jest taki, że tu nie ma za bardzo gdzie się schować teraz. Tak, tutaj gościu się żali, że mamy czołgi, ale oni kampią na spawnach, jakby były co najmniej, kurde, snajperami. Ale prawda jest taka, że my mamy tego bronić, my nie mamy atakować. Co prawda, no ale no dobra. Znaczy no o dwa, okej, o dwa mamy atakować. Ale generalnie mamy to bronić wszystko tutaj. Tam kogoś trafiłem, chyba trafiłem. Bo co najmniej przeleciało mu koło nogi. Dobra, będziemy mieć to, o dwa. Fajnie by było. Dobra, dostał. Dostał w czerep, słuchajcie, więc to jest plus. Tam jest jakiś ziomek. A, on w tym siedzi, w działku przeciwlotniczym. Tak, jak siedzi w działku, to lekki przypał. Tutaj nasi. Dobra, mamy bronić, więc jest pewien plus tej całej sytuacji. Tu nikogo nie ma, tu nikogo nie ma. Mogę sobie Kaima wziąć, dobra, to sobie weźmiemy tego Kaima. Może się jeszcze przydać w życiu. Tym bardziej, że chciałbym do tego budynku tutaj wbiec. Jakby nie było... Stąd będziemy mieć dobry widok. Problem jednak leży w tym, że oni nie tylko stąd będą nas atakować, bo oni nas będą też z linii A atakować. Z tego co ja widzę. Fajnie by było na tą linię A się przejechać i spróbować ją może podjąć.
Dość szybko powinienem wziąć ten motor, więc raczej stąd się ulotnie. Tylko pytanie, gdzie oni mają linię? Znaczy, z której strony oni będą atakować? Z A czy z B? Bo jeżeli oni nas będą atakować z linii A, no to wolałbym przejąć w tym momencie linię B, no ale jeżeli odwrotnie, no to odwrotnie, wiecie o co chodzi. Kumacie, mam nadzieję. Oczywiście dostałem tutaj po genitaliach lekko, no leciutko bym powiedział, że dostałem po genitaliach. Dobra, wskakujemy do środka, przejmujemy A3. Kurde, nie mogę, tylko na schodach mogę. No to słabo. Chciałbym sobie przeładować broń. Bo to mi się na pewno przyda. Jakby to A3 wziąć chociaż. A3 i spróbować może iść dalej. Jedną linię, żeby im zamknąć. Jedną linię całkiem zamknąć. To wtedy jest spokój w pewnym sensie. Bo tak jak oni nas z dwóch linii będą atakować. A to nasz, dobra. To my będziemy mieć tak naprawdę przesrane. I to dosłownie przesrane. Tak, przejęli nasze M3 linie, ale tego już nie komentuję w ogóle. Bo to jest po prostu żal. Jeden wielki, totalny żal. Śmiech na sali. Ej, gdzie jest mój motor? Ktoś mi motor zniszczył. Super. Po prostu, słuchajcie, super. Chciałbym tutaj miny postawić, bo wiem, że tutaj SU może jechać. Ja tego KMA sobie oczywiście zaraz podniosę. Bo jakby nie było, on raczej nie powinien zniknąć w momencie, w którym ja go zrzuciłem na sekundę dosłownie. Tylko żebym nie wjechał w żadną minę i będzie spoko. Ktoś tam z naszych ma jeszcze tego motor, więc tu jest plus. Oni tam widzę, znaczy nasi, czy moi z drużyny atakują B3. No ja w tym momencie wolałbym się tą linią A jednak zająć. Bo jak zajmiemy tą linię A, no to tak naprawdę będzie nam zdecydowanie łatwiej tutaj wszystko robić. Bo linia B jest zdecydowanie łatwiejsza do ataku tak naprawdę, do przejęcia. Jeżeli się bronią oczywiście, no bo jeżeli się nie bronią na linii A, znaczy na linii B, no to jeżeli się nie bronią, no to wiadomo, linia B idzie jak spłatka. Jeżeli się nie bronią na linii A, no to idzie jak spłatka, ale jeżeli w jednym i w drugim przypadku by się bronili, to niestety ciężej jest przejąć linię A. Tym bardziej, jeżeli mamy powiedzmy taką sytuację, że na linii A jest przejęte A3 przez nas, A2 przez nich, no to wtedy jest totalnie słabo. Ale to totalnie słabo. Mam 465 expa w tym momencie, czy wyniku, bo expa będzie troszeczkę więcej, więc naprawdę mi się to bardzo podoba. Zasuwaj ziomek, zasuwaj, zasuwaj, zasuwaj. To A1 będzie nasze. I to zdecydowanie będzie nasze. Dobra, przejmujemy na spokojnie, oni nam B3 w tym momencie biorą. Czy my im B3 w tym momencie bierzemy, no to też fajnie. Też fajniuśko, bardzo mi się to podoba. W razie jakby ktoś tędy wychodził, to ja się może tak przyczaję, bo jak będzie wychodził z tamtej strony, to zabije nas dwóch. Niestety. Ale jest jak jest, stanę sobie może bardziej tak w przejściu, to wtedy jak ktoś będzie z tamtej szedł, to mnie nie zabije przynajmniej. Dobra, trzech naszych tu jest. Jest tutaj trzech naszych. Więc no tak naprawdę nie ma opcji chyba, żeby nie przejąć tego A. Chyba, żeby ktoś tu granatę do środka wrzucił, no to to jest chyba jedyna możliwa opcja tak naprawdę teraz. Ale to tak naprawdę wszystko się dopiero za chwilę rozstrzygnie. Linie B3, znowu oni biorą B3, znowu, kolejny raz. Ale jak weźmiemy to A, to już naprawdę będzie spoko. Dobra, mamy to, mamy to. Zdecydowanie w cholerę mamy to. Dawaj to, Lobos, jedziemy. Zasuwaj, zasuwaj na B3 teraz. Teraz totalnie B3 musimy przejąć. Oni jak na razie to nie mogą nam tego A wziąć. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jak przejęliśmy im całą linię, to raczej nie powinni nam już móc wziąć. Dopiero wtedy będą mogli wziąć, jak O2 przejmą. A do tego czasu to my możemy tak naprawdę pobawić się troszeczkę. A jakby nie było, no zostawiłem miny na moście na A, więc tutaj też jest jakby tak zaznaczony nasz teren. To Lobos, jedź bardziej lewą stroną, proszę cię. Już myślałem, słuchajcie, że on wbije się idealnie w miny. Trochę bym się wściekł na siebie i na niego, znaczy bardziej na niego niż na siebie.
bo jak nie było, ja te miny rozstawiłem z taką opcją, że oni mogą jeszcze z tamtego A2 jechać, a nie było wiadome tak naprawdę, czy przejmiemy, czy nie, więc no, siłą rzeczy, słuchajcie, trzeba było to zrobić. Dobra, wbiegamy do środka, bo tu będą cały czas naloty. Musiałbym być gdzieś tutaj. O, i teraz jest super. W razie czego to oczywiście albo mogę wejść na dół, albo zeskoczyć. Albo zginąć, jako pierwszy oczywiście. Ale dlaczego akurat ja, to ja nie wiem. Dobra, może weźmiemy się, zrespimy tutaj z CCKW. To nie byłoby wcale głupie. Tylko teraz stąd wyjechać to też jest problem. Dobra, CCKW jest nasze. I teraz ruszamy w stronę B2, tak myślę przynajmniej. Ameryka z powodzeniem broni celu, więc tak czy siak już żeśmy wygrali. Tak czy siak jest nasz win, więc no, czy dojedziemy na B2, czy nie dojedziemy, wygraliśmy, jest plus. Naprawdę dużo, naprawdę dużo żeśmy tutaj zrobili. Oni mogą sobie nawet wziąć to B3. Chociaż nie powinni wziąć. Bo jak wezmą, no to będzie lipa. Dobra, gościu dostał w łeb. Granat! Dobra, i tak wygraliśmy, więc jest naprawdę plus. Widzimy się za chwilę w lobby. Okej, słuchajcie, także jesteśmy w lobby. Zarobiliśmy 1718 expa, czyli to jest chyba mój rekord, słuchajcie. To jest chyba mój rekord, więcej raczej nie było. Chociaż nie wiem, musicie sprawdzić na poprzednich odcinkach, jeżeli tam były takie większe sumy, to ile tak naprawdę na maksa wyciągnęliśmy. Ale w mojej opinii jeszcze nie było takiej opcji, żeby było 1718. No chyba, że z weteranem, ale z weteranem to się tak nie do końca liczy. Bo z weteranem to ja bym miał tu teraz 2500, a nie mam. I byłem na czwartym miejscu z wynikiem 715, więc jeżeli bym dużo więcej zabijał tak naprawdę jeszcze, to bym miał dużo więcej expa. No ale przede wszystkim przejmowałem, woziłem, ludzie się na mnie respili. No i dużo też dostaliśmy oczywiście premii za weterana w naszej drużynie oraz za to, że jesteśmy, że tak powiem, mniejszą stroną o mniejszej liczebności. O, także mniej więcej tak to wygląda. No ale to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych. Na razie, no i cześć!